Maj 2020. Zaczęło się od kilku telefonów i podjęliśmy decyzję o powołaniu grupy inicjatywnej Sieprawskie Horyzonty. Było dla nas jasne, że czas pandemii koronawirusa COVID-19 w naszej lokalnej społeczności powinien zostać udokumentowany, a najlepszym sposobem na to będzie materiał filmowy. Wirus, społeczny dystans, kwarantanna – to najczęstsze słowa, z jakimi spotykaliśmy się na co dzień w przestrzeni publicznej. Informacja o ilości zakażeń była jedną z podstawowych wiadomości sprawdzanych każdego dnia. Każdy zadawał sobie pytanie, jak długo potrwa pandemia, ale do końca nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Przystępując do realizacji materiału, słyszeliśmy, że pandemia jest w odwrocie i czas na luzowanie obostrzeń. Jednak szybko okazało się, że tak nie jest. Krzywa zachorowań rośnie i budzi lęk o przyszłość. Na swojej drodze spotkaliśmy osoby, które przestrzegały obostrzeń, ale byli też sceptycy, którzy nie do końca wierzyli w wirusa. Materiał to zapis rozmów, które przeprowadziliśmy w sierpniu i na początku września 2020 roku. Odpowiedzią na konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości były lokalne inicjatywy naszych mieszkańców. Jednym z pomysłów było stworzenie lokalnej grupy wsparcia, bo jak nie my, to kto? W pierwszych dniach, tygodniach tej całej pandemii najbardziej, znaczy pod znakiem zapytania stały nasze małe, w zasadzie małe, średnie firmy, których tutaj na terenie gminy Siepraw jest mnóstwo, bo te firmy po prostu nie do końca było wiadomo, jak będzie wyglądała ich dalsza przyszłość, jakie będą losy, czy one będą mogły funkcjonować, czy będą mogły działać. Pozamykało się z powodów właśnie sanitarnych różnych małych firm typu fryzjerzy, kosmetyczki, salony urody, salony, studia treningowe, takie firmy, które po prostu w związku z tą sytuacją zmuszone były zamknąć tą działalność, nie mogły dalej funkcjonować. Stąd też mój pomysł, że jeżeli taka grupa gdzieś tam istnieje, funkcjonuje w jednym, drugim, trzecim miejscu i to ma jakiś sens, no to fajnie byłoby wprowadzić to również u nas. Skorzystać przy okazji z tego właśnie, że ludzie też bardziej otwarli się na ciebie, stali się dla siebie życzliwsi, bardziej pomocni, więc chciałam połączyć jedno z drugim i stworzyć taką grupę, która właśnie mogłaby się wzajemnie wspierać w tym czasie. Pierwszy właśnie główny cel to był taki zbratania tych właśnie konsumentów z firmami. Natomiast taką jakby ubocznym w tym, ale w bardzo fajnym znaczeniu stało się to, że mieszkańcy zwykli, którzy byli członkami tej grupy, okazali bardzo fajną chęć pomocy innym. No i stwierdziliśmy również, że skoro jest taka sytuacja, to można to wykorzystać. Pierwszymi akcjami charytatywnymi grupy był kiermasz ciast na rzecz rehabilitacji Weroniki Góry oraz zbiórka funduszy na leczenie Józefa Nosala w formie udziału w sportowym wyzwaniu. Podobnie jak na terenie całego kraju, także w gminie Siepraw podejmowane były akcje szycia maseczek oraz pomocy osobom starszym. Głównymi działaniami podczas pandemii było szycie maseczek i dystrybucja środków do dezynfekcji, głównie rąk. I to były takie dwa czynniki, które, dwa takie podmioty, które no najbardziej się sprawdziły w tym trudnym czasie. Stowarzyszenie także aktywnie reagowało na zdarzenia losowe, które nagle dotykały mieszkańców, jak w przypadku zalania domostwa mieszkanki Zakliczyna. Zrobiliśmy spontaniczną akcję zbiórki pieniążków dla tej pani, aby po prostu odbudować to mieszkanie, bo były zalane panele, były zalane meble, to wszystko było do wyrzucenia. Także szybko się postaraliśmy zebrać i w miarę bezkontaktowo postaraliśmy się zrobić tą zbiórkę. Udało się, zakupiliśmy z tego płytki, nowe meble. Pomoc dla mieszkańców to także misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu, odkąd wybuchła pandemia, spotkał się z zupełnie inną rzeczywistością. Przyszło nam objąć pomocą albo pomóc osobom, które trafiły na kwarantannę. Mieliśmy codziennie informacje z sanepidu, które osoby są objęte kwarantanną. Naszym zadaniem było dotarcie do tych ludzi przede wszystkim telefonicznie, ponieważ przez rygory, które zostały jakby narzucone, nie można było z tymi ludźmi mieć osobistego kontaktu.
Próbowaliśmy się dowiedzieć, jak te osoby się czują, jak reagują na to, że nagle zostały zamknięte w czterech ścianach, nie mogą wychodzić. Ludzie często chcieli sobie porozmawiać, ponieważ brakowało im kontaktu z drugą osobą. Głównie tutaj w naszej społeczności w Sieprawiu ludzie nawzajem sobie pomagali, więc my tutaj jakby nie objęliśmy pomocą ludzi, ponieważ rodzina pomagała, dowoziła żywność, więc nie było takiej potrzeby. Ale w razie takiego przypadku byliśmy przygotowani, żeby taką pomoc świadczyć. Zawsze w sytuacjach kryzysowych możemy liczyć na ochotnicze straże pożarne. Naszą rolą było głównie powiadamianie ludności na terenie gminy Siepraw, czyli ogłaszanie tych komunikatów, żeby pozostali w domach. Strażacy uczestniczyli także w akcjach dezynfekcji przystanków komunikacji publicznej czy infrastruktury na terenie Słonecznego Parku w Sieprawiu. Pandemia zaburzyła wiele planów naszym mieszkańcom w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej. Początek roku był bardzo intensywny dla grupy teatralnej Pomnik Kultury, bo planowaliśmy od wielu już miesięcy premierę sztuki o Świętym Florianie, która miała być zwieńczeniem jak gdyby naszych wcześniejszych działań. Byliśmy już bardzo blisko premiery, już właściwie był ustalony termin premiery na 28 marca. Poczyniliśmy szereg prób na początku roku, dość intensywne scenografie przygotowaliśmy. Mieliśmy wystawić Świętego Floriana w strażnicy, no bo gdzież indziej jak nie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej takie przedstawienie mogło być. Grupa teatralna Płomienie Kultury od kilku lat pozyskiwała wsparcie z projektu Działaj Lokalnie. Także w roku 2020 uzyskała dofinansowanie, nieco modyfikując dotychczasowy profil swojej działalności. W ramach wsparcia grupa doposażyła się w sprzęt pozwalający na zdalną pracę z aktorami oraz organizację konkursu Moja Łyczanka. Wykorzystując energię i kreatywność osób tworzących amatorski teatr przyjaciół przedszkola Kropla Słońca w Sieprawiu, powstał utwór dodający otuchy w czasie izolacji i dystansu społecznego oraz zachęcający do zachowania zasad higieny. Aktorzy w czasie pandemii musieli zawiesić swoją działalność. Tak zwany głód aktorski połknął nas w innym kierunku i choć osobno, ale jednak razem, nagraliśmy piosenkę o sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jest to piosenka nawiązująca do przedstawienia Król Ból, przekazująca pozytywną energię i nadzieję na lepsze jutro. Od jakiegoś czasu mamy taką fantastyczną grupę ludzi, którzy bawią się teatrem, bawią się sztuką. Mamy za sobą już kilka przedstawień. Jesienią 2019 roku popełniliśmy kolejne przedstawienie pod tytułem Król Ból. Fantastyczna bajka z super morałem, że trzeba dbać o zdrowie, o zęby, aby te zęby cię po prostu nie bolały, abyś miał piękny uśmiech i dobrze się czuł. No i bajkę wystawialiśmy kilka razy. Byliśmy w kontakcie, mamy grupę na Messengerze, jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi członkami tej grupy, z którą wspólnie rzeczywiście raz w roku opracowujemy i wystawiamy dla dzieci, młodzieży tutaj z gminy Siepraw właśnie takie przedstawienia. No ale niestety na wiosnę nie mieliśmy tej możliwości spotykać się bezpośrednio, kontaktowaliśmy się wirtualnie i zrodził się totalnie spontanicznie w naszej głowie pomysł, abyśmy stworzyli własną wersję piosenki do melodii właśnie z Króla Bóla i tak też powstało kilka zwrotek opowiadających o tych czasach pandemii. Stworzyliśmy piosenkę o temat pandemii, o tym, żeby zostać w domu, przestrzegać zasad higieny. No i naprawdę bardzo fajnie było wspólnie stworzyć takie w cudzysłowie arcydzieło. Mogliśmy się pobawić, pośmiać, pożartować, no i coś przede wszystkim razem zrobić. Tych codziennych, dodatkowych obowiązków i tego natłoku pracy i nerwów. No i fajnie, że można było coś właśnie dodatkowo się odkleić, zapomnieć o stresach i zrobić też coś fajnego, takiego, co właśnie co przede wszystkim chyba na mnie też to kierowało, żeby w jakiś sposób ulżyć innym i w jakiś sposób pomóc czy wesprzeć na duchu, więc to było na pewno przyjemne, takie budujące, no i cieszące. W
fajny pomysł, bo tam ekipa zaczęła te teksty wymyślać, dopasowując właśnie do tego siedzenia w domu i w ogóle tych, nie wiem, obostrzeń pandemicznych. Poproszono mnie, żebym tą ścieżkę dźwiękową nagrał. No i fajne to wyszło, bo jednak technologia daje naprawdę fajne możliwości. Tylko jeżeli ktoś jeszcze, nie wiem, umie to robić, no to naprawdę super. Później zmontowałem to właśnie w teledysk, który powstał z nagrań pojedynczych osób w całym tym zamknięciu w domach. Gdy przez królestwo wirus mknie, ze strachu drżą też domy. Królewska gwardia włosy rwie, lecz my się nie poddamy. W grupie siła, w grupie moc i choć na osobności. Umiemy wspierać, dawać moc, by przetrwać okropności. Czas pandemii wymusił przeniesienie do wirtualnej rzeczywistości części naszego życia. Tak też się stało w przypadku zbiórek wymagających zebrania środków finansowych na leczenie. Instytucje oraz osoby nominowały się nawzajem do rozmaitych wyzwań, jednocześnie wspierając zbiórkę. Grupą, która była najbardziej narażona na transmisję wirusa, byli seniorzy. W początkowej fazie pandemii działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sieprawiu Klub 50+, zawiesił swoją działalność. Wraz z luzowaniem obostrzeń seniorzy powrócili do wspólnych spotkań. Pierwsze zetknięcie się właśnie z tą wiadomością, jaka nadeszła, że pandemia. Wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni i zastraszeni jednym słowem. No bo nie wiedzieliśmy, jak to dalej sytuacja się rozwinie, czy będzie można jeszcze prowadzić ten nasz klub, czy będziemy mogli się spotykać, czy to wszystko już po prostu, jak to mówimy, padnie. Ale jakoś nam się to wszystko udało. I tak po 3-miesięcznej izolacji, kiedy nie spotykaliśmy się razem, tylko kontaktowaliśmy się telefonicznie i tak się nawzajem wspieraliśmy w tych trudnych chwilach. I dzięki temu, że nasze osoby są bardzo wytrwałe, to przetrwaliśmy tą trudną sytuację. I po 3 miesiącach izolacji spotkaliśmy się po raz pierwszy. Na pierwszym spotkaniu nie byli wszyscy, nie byli. Zresztą do dzisiejszego dnia wszyscy nie przychodzą, bo są starsze osoby, mają już w podeszłym wieku, mają około po 80 lat. Trochę z własnej woli, a trochę po prostu z woli rodziny nie przychodzą na dzisiejsze spotkania. W wyniku pandemii koronawirusa dotychczasowe działania Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu uległy zmianie. Działalność sekcji muzycznych, tanecznych, plastycznych oraz wielu innych grup zainteresowań zostały zawieszone. Planowane przedsięwzięcia kulturalne i sportowe wymagały modyfikacji i dostosowania do obowiązujących przepisów. Z dnia na dzień zakończyły się przygotowania do gali kończącej projekt Matecznik Tradycji. Może 3 dni przed całym występem dotarła do nas wiadomość, że jest pandemia i na zakaz kontaktów w ogóle w międzyludzkich. No i z dnia na dzień skończyliśmy próby, wszystko spotykanie się. To dla nas to był wielki szok, bo nagle po tyle było kontaktów, było realizacja. I teraz nastąpiło siedzenie w domu, nawet sąsiad z sąsiadem się nie spotykał. Wprowadzenie pandemii na terenie Polski było dla nas na pewno też takim wstrząsem. Musieliśmy przemienić w ogóle naszą pracę, zmienić ją całkowicie. Wiadomo, że praca Domu Kultury opiera się na bezpośrednim kontakcie z uczestnikami, na tym, że oni są u nas, my im proponujemy różnego rodzaju aktywności. Natomiast tutaj musieliśmy, przez to, że nas też dotknęło zamknięcie, musieliśmy zmienić swoją działalność, skierować się bardziej w stronę internetu, w stronę wszystkiego tego, co mogliśmy robić właśnie w sieci. Planowaliśmy konkurs recytatorski, to była pierwsza rzecz, którą musieliśmy zmienić, ponieważ wiadomo, nie mogliśmy się spotkać bezpośrednio z uczestnikami, nie mogliśmy ich przyjąć tutaj w Domu Kultury. Zaprosiliśmy do udziału właśnie w takim przedsięwzięciu, gdzie uczestnicy wysyłali nam swoje zgłoszenia na naszą skrzynkę mailową i my komisyjnie przeglądaliśmy ich nagrania.
Myślę, że ta forma sprawdziła się, uczestnicy dopisali. Natomiast na pewno nie w takiej ilości, jak w tradycyjnej formie, gdzie mogliśmy się właśnie spotkać. Nie mogliśmy korzystać na przykład ze spotkań w szkołach. Szkoły były zamknięte, więc utrudniło nam to kontakt taki właśnie z odbiorcami. Podobnie kościoły. Dużo informacji wysyłaliśmy na przykład do ogłoszeń parafialnych. I tutaj też nagle ilość osób, która mogła być w kościele, była mniejsza. Czasami też dotykało to zamknięć na przykład kościołów, więc ta informacja też była w pewien sposób ograniczona, jeżeli chodzi o dotarcie do odbiorców. Zmieniliśmy także formę biegu się Praska Piątka. Przenieśliśmy go w ten sposób, że każdy biegał indywidualnie, wysyłano nam zgłoszenia. Myślę, że to było takie ciekawe doświadczenie, bo faktycznie uczestnicy podjęli to wyzwanie i można powiedzieć, że i na starcie, i na mecie się zjawili. Od 6 lat organizowaliśmy zawsze imprezę masową w postaci biegu ulicznego Sieprawska Piątka. Po raz pierwszy w tym roku ze względu na COVID, na pandemię, no niestety musieliśmy zrezygnować z formy zwykłej, jaką jest bieg uliczny. Burza mózgów i udało nam się wymyślić bieganie w formie troszeczkę innej. W ciągu 2 tygodni każdy miał czas, mógł wystartować, przesłać wyniki swoje, które zostały zmierzone na aplikacji. Kiedy już faktycznie troszeczkę więcej mogliśmy działać, to była końcówka czerwca, kiedy troszeczkę tego odmrożenia, można powiedzieć, działalności było więcej, postanowiliśmy, że w 2 soboty wakacyjne zorganizujemy na naszym obiekcie sportowym na Orliku, kompleksie Słoneczny Park, aktywne soboty. Zaproponowaliśmy mieszkańcom różnego rodzaju atrakcje sportowe, animacje i muszę powiedzieć, że wszyscy faktycznie dostosowali się do obowiązujących zasad i dystansu społecznego, ale jednocześnie uczestniczyli w tych atrakcjach. I to dla nas też było takie budujące, że faktycznie czekają na to spotkanie z nami. Obostrzenia wpłynęły na działalność biblioteki publicznej w Sieprawiu, która na pewien czas została zamknięta, a następnie musiała zmienić system wypożyczania księgozbioru. Właściwie duże zaskoczenie, mimo tego, że tam jakby o tym wirusie gdzieś już coś było słychać, bo właściwie zamykaliśmy z dnia na dzień, co też było dla mnie przykre, bo tylko ci czytelnicy, którzy akurat tego... Właściwie decyzja podjęta w jednym dniu i tylko ci czytelnicy, którzy mieli szansę, akurat było wtedy na szczęście do 18 otwarte, mieli szansę podejść, mogli wypożyczyć te książki. Nie było wiadomo, jak długo to potrwa. Myślę, że z pracą zdalną poradziliśmy sobie dość dobrze, bo było dużo różnych takich rzeczy, które spokojnie można było wykonywać w domu, no albo tutaj na zasadzie takie, żeby się wymieniać, żeby nie siedzieć razem z koleżanką, więc to chyba dość gładko. No później przygotowania do otwarcia w tym rygorze, czekanie, czy czytelnicy w ogóle przyjdą, czy nie przyjdą. W ogóle jest zawsze tak w naszej bibliotece, co też potwierdzała poprzednia pani dyrektor, że na wiosnę jest troszeczkę mniejszy ruch. Znaczy od kwietnia, od maja robi się taki bardziej sezon może przebywania na zewnątrz, gdzieś tam pracy w ogródkach, więc ten ruch jest troszkę mniejszy. No i u nas też ten ruch był troszkę mniejszy niż na przykład właśnie w styczniu, w lutym i na początku tego marca. Co było no o tyle, powiedzmy sobie, dobre, że łatwiej było tą inną obsługę, czyli brak dostępu do półek, to, że myśmy przygotowywali te książki, no tutaj musieli mniej więcej czytelnicy określić, co chcieliby wypożyczyć, no to taka troszeczkę trudniejsza sytuacja. No jeżeli chodzi o reakcje, no to oczywiście różne, no niektórzy po prostu cieszyli się z tego, że jest otwarta biblioteka, no niektórzy jednak narzekali na to, że do dostępu do półek, które w Polsce bibliotekach już od lat jest, więc wszyscy są po prostu do tego przyzwyczajeni, że sobie sami wyszukują książki. No natomiast no, myślę, że no, najważniejsze jest to, że jest otwarta znowu i że można wypocząć, nawet jeżeli to są takie rygory, jeżeli te książki, które są zwracane, idą na kwarantannę i też nie zaraz mogą trafić do czytelników, tylko ileś tam dni muszą odleżeć i to troszeczkę wydłuża, ale no jakoś my się dajemy radę.
Czy książka jest, to znaczy myślę, że książki zawsze są jakimś takim ratunkiem i tak zdarza się, że czytelnicy mówią, że wolą czytać niż oglądać telewizję, więc to cały czas jest dla mnie takie pocieszające, że jednak szukają. No chyba faktycznie trochę nas to zmieniło, że wydaje mi się, że więcej osób szuka takiej lżejszej literatury. To znaczy jednak ludzie chyba są zmęczeni i chcą po prostu poczytać coś takiego, co ich bardziej zrelaksuje niż chociaż nie, no oczywiście sięgają też po taką poważniejszą, ale jednak teraz głównie faktycznie wypożyczają się takie lżejsze rzeczy, co pewnie jest jakimś takim właśnie znakiem czasu, że już mamy tak dość tych problemów, które są zewsząd i cały czas coś się dzieje na świecie, że po prostu w tej książce raczej szukamy takiego jakiegoś może wytchnienia. Aktywność sportowa w formie zorganizowanej, jak kluby sportowe, kluby fitness, studia treningowe, sekcje, w pierwszych tygodniach pandemii zmuszone zostały zawiesić swoją działalność. Informacje jakiekolwiek na temat przerywania zajęć i czy ich modyfikacji podejmowałem na podstawie informacji, które dostawałem w szkole, tak? No bo w zasadzie szkółka czy idea zajęć dla dzieci popołudniowych dla dzieci musi być kompatybilna ze szkołą, tak? Więc jeżeli ja dostaję sygnał ze szkoły, że szkoły są zamknięte, bo następuje w kraju czas pandemii i takie są restrykcje narzucone przez władze kraju, no to od razu automatycznie z zamknięciem szkół stwierdziłem, że równocześnie muszę zamknąć zajęcia piłkarskie. Zresztą to było chyba 10 lub 11 marzec, kiedy ta decyzja została podjęta przeze mnie na podstawie wcześniejszych decyzji związanych ze szkołami i innymi instytucjami. Natomiast kwestia jest taka, że i tak w kolejnych dniach, w kolejnych godzinach, bo to w zasadzie była sprawa z godziny na godzinę podejmowanych decyzji, i tak rząd ukrócał każde kolejne zajęcia zorganizowane i w ogóle życie szeroko rozumiane publicznie, tak? Kwestia jest taka, że no dziko, na początku łatwo się było gdzieś na chwilę od tego odciąć, no bo nie ukrywam, że przy takim trybie pracy, jak mam ja, czy mają trenerzy, gdzie pracują często gęsto w szkołach, taki dzień, dwa, trzy wolnego to było takie odetchnięcie, natomiast z biegiem czasu im ten okres trwał dłużej, tydzień, dwa, potem się okazało miesiąc, drugi miesiąc, no to było ciężej, tym bardziej, że grosz szkółek zostało postawionych na granicy egzystencji. Nie da się ukryć, że zaskoczyło to przecież wszystkich, bo nikt się nie spodziewał, że coś takiego może być. Jak żyje na tym świecie, nigdy nie było, żeby obiekty były zamykane. A tu nagle trzeba było to zamknąć. I jest taka sytuacja, że przez jakiś okres czasu w ogóle nie można było korzystać. To było już problemem, bo dla wszystkich, nawet dla mnie, bo mi się tak wydawało, że jadę i ktoś jest i grają i biegają, to człowiek jakoś tak się czuje, no zupełnie normalnie. Nie mówiąc o tym, że wszystko otaśmowane, pozamykane i tak dalej. No ale po jakimś czasie, jak była możliwość, żeby po parę osób mogło się tutaj, prawda, spotykać, no to chętnych zawsze było dużo, dzwonili kiedy, co, jak, kiedy będzie można, nawet, tak jak mówię, piłkę nożną z trzech na trzech grać, to jest takie troszeczkę mało poważne, ale byli chętni i grali, no. No i biegiem czasu coraz więcej, no i teraz tą miarę wraca do normy, no ale i też trudno jest powiedzieć, bo jeszcze jakby nie było, czas pandemii się nie skończył. W każdym bądź razie, że ciężki okres, trudny. Jeszcze do tej pory są niektórzy, którzy no po prostu tam dzieci swoich nie puszczają na zajęcia i tak dalej, chociaż tutaj te zajęcia, które są prowadzone, no to są zachowane wszystkie zasady takie, jakie obowiązują w Polsce, ale jeszcze nie wszyscy, no jeszcze są obawy, no jest to naturalne zjawisko. Na początku, w pierwszych dwóch tygodniach raczej siedzieliśmy w domu i trenowaliśmy sobie w domu, jakoś tak stacjonarnie. Potem założyliśmy te maseczki albo bandanki i wychodziliśmy biegać. Znaleźliśmy sobie nie uczęszczane przez nikogo ścieżki w lesie, każdy gdzieś po jakichś polach i biegaliśmy. Nie spotykaliśmy się w grupie, tylko raczej tak rodzinnie, pojedynczo, ale wszyscy raczej uprawiali sport. Gdzieś na obrzeżach, w takich miejscach właśnie w lasach, po leśnych ścieżkach. Ale wszyscy ćwiczyli. Pomimo, że mój półmaraton, który planowałem od dłuższego czasu, został tak jakby odwołany i przełożony na następny rok, to z dobrą inicjatywą na szczęście wyszedł Gokis Siepraw. Zorganizował on Sieprawską Piątkę, pomimo
wszelkich trudności, co pozwoliło nam jako grupie się wreszcie zintegrować po czasie, no i uprawiać sport. Ograniczenia, które w marcu 2020 roku zostały wprowadzone, dotyczyły także zgromadzeń kościelnych. Szczególny czas Wielkiego Postu miał nowy wymiar, z którym wierni zmuszeni byli się zmierzyć. Dla nas wszystkich, także dla kapłanów, był to czas bardzo, bardzo trudny. Zmierzyliśmy się z czymś, czego żeśmy się nawet nie spodziewali. W lutym, w drugiej połowie lutego, byliśmy na pielgrzymce parafialnej we Włoszech i wracając stamtąd, akurat tam w okolicach Mediolanu pojawiła się pandemia. To myśmy, wracając tutaj do parafii, już w jakiś sposób żyli tym wirusem i myśleliśmy o tym, co to będzie, prawda, że to się zaczyna rozprzestrzeniać, pojawiło się w Europie, co będzie dalej. No, było szczególnym takim wymownym znakiem, było to ograniczenie, zamknięcie kościołów do 5 osób, prawda, i wszelkie z tym związane obostrzenia. Było to smutne, kiedy wychodziłeś do ołtarza, prawda? Spoglądałeś w stronę ławek wiernych, a tutaj tylko 5 osób. I mimo że w zakliczenie kościół jest mały, to jako duszpasterze mieliśmy po prostu też łzy w oczach, patrząc na to, co się dzieje, i obawy, co będzie dalej, bo nikt z nas nie wiedział, jak to się wszystko będzie rozwijać. Ta tęsknota za spotkaniem z Panem Bogiem, za obecnością w Kościele, tak? Kiedy pojawiła się możliwość, żeby uczestniczyć na zewnątrz w liturgii, to wokół naszego Kościoła gromadziło się sporo wiernych. No i oczywiście takim wyjątkowym momentem były święta Wielkiej Nocy. Najpierw przeżycie sakramentu pokuty, przygotowanie, jest to najważniejsze przygotowanie do świąt, polegające na pojednaniu z Panem Bogiem. Wiemy, że w okresie wielkanocnym każdy wierny powinien przystąpić do Komunii Świętej, jeśli trzeba, to wcześniej do spowiedzi. Ludzie tego pragnęli. Organizowaliśmy sakrament pokuty, przestrzegając wszelkich obostrzeń. Zbliżały się święta Wielkiej Nocy, to różne myśli mieliśmy z księdzem proboszczem. Zastanawialiśmy się, jak ludziom pomóc, aby mogli przeżyć ten czas Triduum Paschalnego, tak? Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, te najważniejsze dni w roku kościelnym. I była możliwość, pojawiła się możliwość, tak jak wcześniej wspomniałem, uczestniczenia w nabożeństwach na zewnątrz kościoła. Byliśmy zszokowani, ilu wiernych przychodziło i tu wokół kościoła, na terenie kościoła i poza parkanami uczestniczyło w nabożeństwach, albo też ludzie dzwonili i przeżywali Triduum w ten sposób, iż oglądali transmisję internetową, a przyjeżdżali, żeby przyjąć Komunię Świętą. Parafianie aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach ułatwiających wiernym uczestnictwo w zgromadzeniach, organizując transmisję mszy świętych online. Ja też podszedłem do tego tak, żeby te swoje umiejętności i talenty przerzucić też na to, co można zrobić społecznie. Stąd też na przykład zaangażowałem się w nadawanie czy transmisję mszy świętych dla ludzi, gdzie wtedy duże ograniczenia w kościołach sprawiły, że tych osób, które mogły uczestniczyć tak fizycznie w mszy świętej w kościele, było bardzo mało, a przez tę transmisję włączało się nawet po kilkaset osób, nie? I to było takie potrzebne. Ja zawsze się tak zastanawiałem, co można tak społecznie robić w związku z tym filmowaniem, i ta sytuacja jakby sama przyszła. Zamknięcie szkół dla uczniów i rodziców było prawdziwym szokiem, a dla dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządu wyzwaniem organizacyjnym w przygotowaniu nauki zdalnej. Nie zapomnę oczywiście 11 marca, kiedy dotarła informacja i konferencja ministerstwa, że zapraszamy szkoły. Bo dokładnie wiem, w którym miejscu byłam wtedy na Garbarskiej na szkoleniu.
Szkolenie w momencie przerwane. Oczywiście wszyscy na telefonach, bo to szkolenie dla dyrektorów. No i co? No w pierwszym momencie chaos, tak? Ale w głowie pustka. No co robić? Co będzie? Nie ma mnie w szkole. Wrócę późno. Tutaj wszystko już tak naprawdę będzie pozamykane. Na szczęście nauczyciele stanęli na wysokości zadania, próbowali troszkę tą sytuację tu w szkole opanować, zrobiła się panika, tak? Zrobiła się panika w szkole, wśród nauczycieli, mnóstwo telefonów od rodziców, radość wśród uczniów, bo tak to wyglądało na początku, że będą mieli wolne. No i co? No i od 12 marca, kiedy szkoły zawieszone, no to trzeba było zorientować się co i jak. Mnóstwo wytycznych, które przychodziło do nas z ministerstwa, z sanepidu, z organów prowadzących, z kuratorium, czyli procedury, zarządzenia nowe, jak działać, jak kierować, dezynfekcja i cały czas jakby panowanie nad paniką ludzi. Początki bardzo trudne ze względu na sprzęt oczywiście, albo może brak sprzętu, na chaos ogólny, co zrobić, jak to zorganizować, jak dotrzeć do uczniów, żeby chcieli też pracować z nami w takim, a nie innym systemie. Na pewno duża pomoc to sprzęt komputerowy, który dostaliśmy i tym najbardziej potrzebującym mogliśmy go zapewnić. No pojawiły się kolejne problemy. Jak jest sprzęt, to sieć. Tutaj też muszę powiedzieć, że firma, która udostępnia nam internet, pomogła nam i uczniom, którzy byli w najtrudniejszej sytuacji, pomogli, więc to za to dziękuję. No i zaczęliśmy działać, próbując różnych metod, różnych sposobów, czyli Skype'y, Zoomy, Messengery, zwykła poczta, dziennik elektroniczny. Każdy jakimś tam swoim kanałem próbował dotrzeć do uczniów. I to było bardzo trudne, nie dla nas jako nauczycieli, tylko dla uczniów i rodziców. Bo jeśli dostawali z różnych kanałów, z różnych stron różne informacje, no to było jedno wielkie zamieszanie. Na pewno podstęp i na plus, taka rewolucja jakby w naszym nauczaniu, to była platforma Google G Suite, gdzie mieliśmy tam na Google Meet spotkania również z klasami, mieliśmy swoją pocztę. To jest platforma stworzona właśnie głównie dla szkół, dla zdalnego nauczania. I to nam trochę poukładało. Mieliśmy jeden kanał kontaktu z rodzicami. Wycofaliśmy się z dziennika i z innych ścieżek. I druga rewolucja to stworzenie planu lekcji online. Część lekcji była prowadzona online, część lekcji była prowadzona zdalnie, czy na zasadzie właśnie wysyłania gotowych materiałów, wysyłania jakichś ćwiczeń, jakichś gier multimedialnych i część online, ale według określonego planu lekcji. I to myślę, że nas uratowało, bo i dla nas uporządkowany jakby czas pracy i dla rodziców, kiedy widzieli dokładnie, kiedy dziecko ma lekcję, jaką lekcję, z kim, no to nam pozwoliło, myślę, na odniesienie sukcesu. Zawsze to powtarzam, że w życiu najbardziej boję się samotności, a przyszło mi spędzać sama czas w szkole. I szczególnie w szkole to jest dotkliwe, że człowiek jest w ścianach, gdzie powinien być ruch, powinien być hałas, powinien być śmiech dzieci, czasami też kłótnie, tak? A tego brakuje. No. Ta praca rozdzielona, bo i stacjonarnie, kiedy wyszły konsultacje, kiedy przedszkola ruszyły w maju, konsultacje, egzaminy ósmoklasistów, tutaj też dla nas była duża troska, żeby no, przygotować, no bo też dla nich jest to ważna dalsza droga życia. Były takie tutaj może obawy, jak to będzie, ale i te konsultacje, to wszystko stosowali się dzieci, przestrzegali, więc ta odpowiedzialność i dyscyplina przy zachowaniu tego właśnie reżimu, udało się to wszystko funkcjonować, egzamin też, wszystkie dzieci przystąpiły do niego w terminie, co też miałam takie obawy, no bo może ktoś wpaść w kwarantannę, może zachorować i miałby trudność, żeby napisać się w pierwszym terminie, także to było już dla mnie też ważne, że wszyscy pracownicy, wszyscy przyszli, nie było tu z tym dodatkowego kłopotu, więc było. No na pewno jest to, bo nadal jest to okres wyzwania, dużego poświęcenia czasu temu, myślenia, ale wydaje mi się, no, że musimy się do tego przyzwyczaić, jakoś próbować z tym funkcjonować. Teraz też wiele działań, wiele wytycznych, wiele szkoleń, słuchania, jak sobie poradzić praktycznie, bo wytycznych jest i wiele, jak sobie to z tym praktycznie poradzić i funkcjonować, żeby dla tych dzieci stworzyć tę atmosferę takiego z powrotem
bycia w szkole z kolegami, lekcji, zajęć czy jakichś właśnie konkursów, no tego życia, które do tej pory miały na co dzień. Będzie to na pewno w jakiś sposób ograniczone i utrudnione, bo ten okres też był pozbawiony takich spotkań, takich uroczystości, ale wydaje mi się, że jakby każdy ze zrozumieniem tego podchodzi, że pewne rzeczy no, musimy jakieś ograniczyć, no i iść po prostu dalej. No. Od 6 maja 2020 roku swoją działalność mogły wznowić przedszkola i żłobki, aby zapewnić opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, była bardzo ciężka, nie tylko dla mnie jako wicedyrektora przedszkola, ale również dla nauczycieli, ponieważ nigdy z takim czymś nie mieliśmy do czynienia. Była dla nas to nowość, zwłaszcza dlatego, że nauczanie zdalne nigdy nie było u nas w Polsce prowadzone. Nauczycielki tutaj jednak bardzo się starały, wysyłały dzieciom różne karty pracy, propozycje piosenek, języka angielskiego, działań plastycznych, aktywności ruchowych. W pewnym momencie przyszedł taki pomysł nagrywania bajek czytanych dla dzieci z naszymi rodzinami i umieszczenia ich na stronie internetowej przedszkola. Spotkało się to z dużym zadowoleniem ze strony rodziców. Udało się nawet kilka rodzin wciągnąć tą zabawę. Nagrywali oni siebie i swoje rodziny, przez co dzieci mogły tutaj zobaczyć swoich kolegów, koleżanki, pozdrowić się nawzajem, pozdrowić panie wychowawczynie. Kiedy nadeszła taka decyzja, że w szkole może być częściowo otwarte i część dzieci może wrócić do przedszkola, z jednej strony bardzo się ucieszyłyśmy, gdyż wiedziałyśmy, że możemy wrócić do pracy, jednak z drugiej strony z tyłu głowy była taka obawa, że jednak to nie jest tak wesoło, ponieważ nadal jest pandemia i jest ryzyko zarażenia. Nie tylko my byliśmy przerażone, tak samo rodzice, dlatego też część rodziców nie zdecydowała się puścić dzieci do przedszkola. Rodzice zostali rzuceni na głęboką wodę. W kilka dni życie rodzinne i praca musiały zostać tak zorganizowane, aby zapewnić opiekę nad dziećmi, a zarazem stworzyć warunki i narzędzia do nauki i pracy zdalnej z domu. Niejednokrotnie na drodze stał brak sprzętu, problem z internetem, a także panująca dezorientacja. Nie ukrywam, że jest to dla mnie jako rodzica, no było to trudne, bo akurat było tak, że u nas w pracy zrobili taką jakby kwarantannę, nie? Że po prostu żebyśmy się jak najmniej ludzi, jak najrzadziej spotykali, więc ja byłem częściej w domu niż żona, więc można powiedzieć, że na mnie spadło ten obowiązek nauczania. No jakoś żeśmy dali radę. Chłopcy jakby pewnie powiedzieli, jakby się wypowiedzieli, to pewnie się troszeczkę stresowali bardziej niż przy pani wychowawczyni. Pracując w 4 szkołach, to ja oberwałem wszystkie 4 szkoły, gdzie każda pracuje na innej platformie, naraz. Jeżeli wezmę to razy tam, nie wiem, 380 uczniów razy 2 przedmioty, to jest blisko 800, nie? Na tydzień. No i co tam można, no te 2 tygodnie, no to no mówię, katastrofa taka psychiczna, żeby to, nie wiem, ogarnąć, żeby, no nie wiem, wywiązać się jakby z tych tematów, które tam, nie wiem, kazano zrobić. A później zaczęło się to jakoś układać. Jeszcze problem był taki, że nie zawsze internet działał, nie zawsze platformy dawały radę, no bo jeżeli normalnie siedzi, nie wiem, 1000 osób sobie zagląda, a raptem zagląda 30 tysięcy, no to się zaczął kocioł, nie? Szczerze, była to praca męcząca. Męcząca. Ja bardziej męczyło mnie to, myślę, że przez to, że nie było interakcji z uczniami, że muzyka to jest, nie wiem, działanie na żywo, tak? Ja mogłem robić zajęcia z historii muzyki, licząc na to, że oni sobie to przejrzą, zrobią notatki, przyślą i tak dalej. Ogromna ilość uczniów tak robiła, ale wywiązali się z tego. Jestem z nich dumny i fajnie, że się tak udało. No ale wiadomo, znalazło się kilku takich, którzy jakby nie, delikatnie mówiąc, nie podołali temu, nie? No ale mam nadzieję, że to się jakoś tam kiedyś wyreguluje. Uczniowie, wydaje mi się, będą mieli zaległości. To się jakoś może odbić, bo no nie wiem, no sytuacja wyszła, jaka wyszła i mówię, to taka nauka w domu. Owszem, ja nawet po swoich dzieciach widzę, czy widziałem, że pracowały, ale to nie jest do końca to.
bo tu już zmęczony, bo tu go rozkojarzy coś i tak dalej, i tak dalej. Ja siedząc przy dziennikach swoich też musiałem pilnować tego, żeby na przykład synowi pomóc, nie? No bo Kornelia, licealistka, to ona ambitnie siedziała przy tym wszystkim i to robiła, ale, no ale jak to wyglądało w ogóle w różnych domach, gdzie uczniowie też nie mieli dostępu do laptopów i tak dalej. Była akcja, szkoły załatwiały laptopy. Ja też skorzystałem z takiego laptopa, no bo we trójkę, ja już podziwiam, gdzie jest piątka albo inaczej, nie? Dzieci. Ale tutaj Igor na jednym, Kornelia na drugim, ja na trzecim. Załóżmy, mamy jeden, bo tyle wystarczyło, prawda? To załatwiliśmy jedno, załatwiliśmy drugie i to się jakoś właśnie rozmyło. Ale to mówię, dwa pierwsze tygodnie, no to był bałagan psychiczny chyba najbardziej, bo nie wiadomo było, co robić, nie? I wytyczne też dyrektorzy, współczuję im, bo też mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia. I, no ale później się to zaczęło naprawdę prostować w miarę. Od samego początku trwania pandemii pojawiło się sformułowanie czas pandemii i odniesienie do tego, co było przed pandemią, w trakcie jej trwania i co będzie po pandemii. Czasami można było odnieść wrażenie, że czasu tu i teraz nie ma, jakbyśmy patrzyli na siebie stojąc z boku. Nie pomagał optymizm, że damy radę, wirus jest w odwrocie, nie ma się czego bać. Ludzie potrzebowali poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie codzienne życie toczyło się dalej, dotychczasowe troski nie zniknęły, plany i marzenia pozostały.